Za chwilę poznasz pierwszą odsłonę 7-minutowej wersji treningu Huraga. Pamiętaj, żeby każdą sesję rozpocząć od 5-minutowej rozgrzewki. Poszczególne części możesz łączyć w dowolnej konfiguracji. Zapraszam Cię na trening. Zaczynamy od squat i rad. Schodzimy bardzo nisko, mocno w dół. Pamiętaj, żeby kolana nie wychodziły przed palcem u stóp. Super. I jeszcze kilka powtórzeń. Jeszcze 29 sekund. Oddech głęboki, spokojny, proste plecy. Pamiętaj, żeby cały czas zatrzymać niską pozycję. Głęboki oddech, spokojny, brzuch stabilny. Bardzo dobrze. Jeszcze kilka powtórzeń. Ostatnie 10 sekund. Pamiętaj, żeby utrzymać kolana cały czas nad stopą. Dwie i ostatnie. I klamy w podpór. I zaczynamy bieg. Oddech cały czas głęboki. Spokojnie, świetnie. Łokcie lekko ugięte. Brzuch maksymalnie napięty. Jeżeli czujesz się na siłę, możesz przyspieszyć. 10 sekund przerwy. Możesz wykorzystać ją na marsz, na wyrównanie oddechu. Bardzo dobrze. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Podpór łokcie pod barkami i ściągamy kolano do boku. Pamiętaj o oddechu, to jest bardzo ważne w tym treningu. Nie opuszczaj bioder do niczej i nie tłumia. Mocno dociskamy. Każdy ruch jest ważny. Brzuch napięty. Łokcie pod barkami. Jeszcze 12 sekund. Stabilny korpus. Jeszcze 5 sekund. I wracamy do pendera. Oddech cały czas głęboki i napinaj maksymalnie brzuch. Świetnie. Idzie Ci bardzo dobrze. Łokcie lekko ugięte. Brzuch napięty, stabilny. Wspaniale. I 10 sekund przerwy. Wykorzystaj ją na wyrównanie oddechu. Możesz, jeżeli czujesz się na siłach, odruchtać podczas tej przerwy. To zwiększy Twoją intensywność. I kolejne ćwiczenie. Łokieć pod arkiem. Unosimy biodro. Bardzo dobrze. Cały czas oddychaj głęboko. Poczuj, jak bok pośladka pracuje, jak brzuch się napina. Wykorzystaj maksymalnie to ćwiczenie. Jeszcze 20 sekund. Wdech na dole, wydech na górę. Spokojnie pracuj, stabilny korpus. Brawo, jeszcze 9 sekund. Mocno, wysoko wypychamy. Brawo. 3 sekundy. Wspaniale. I wstajemy na górę. Łokcie ugięte, brzuch napięty jak zwykle i możemy podnieść sobie intensywność. Ostatnie 10 sekund. Obręcz barkowa cały czas maksymalnie napięta. Jeszcze kilka sekund i 10 sekund przerwy. Odpocznij, wyrównaj oddech, uspokój tętno i przechodzimy do drugiej strony poprzedniego ćwiczenia. Łokieć pod barkiem. Pamiętaj, że najważniejsza jest technika. Oddech głęboki. Jeżeli czujesz się dobrze, możesz przyspieszyć. Ale pamiętaj, żeby zachować prawidłową technikę. Jeszcze tylko 20 sekund. To ćwiczenie bardzo dobrze wpływa na bok pośladka, na korpus, na ramienny mięsień też również mocno pracuje. Jeszcze kilka powtórzeń. Ostatnie 6 sekund. Wydłuż oddech, uspokój. Brawo, ostatnie 2 sekundy. I klamber. I podnosimy sobie trochę intensywność. Mocny bieg. Mocno ściągamy kolana. Brawo, brawo, wspaniale. Łokcie cały czas lekko ugięte. Brzuch maksymalnie napięty. Trzymaj korpus. Biodra w jednej linii z głowie. I 10 sekund przerwy. Odpocznij, oddychaj. Już za chwilę przejdziemy do mięśni brzucha. Oddech cały czas głęboki. I
zaczynamy. W górę. Cały czas do jednej nogi. Wdech na dole, wydech na górze. Staramy się podnieść tułów jak najwyżej. Brawo. Czuję, że idziecie bardzo dobrze. Staraj się prowadzić brodę cały czas w sufit. Zbliżać mostek do miednicy maksymalnie. Jeszcze 10 sekund tylko. Oddech. Spokojny, głęboki. 4 sekundy ci zostały. I climber. Przechodzimy 20 sekund. Mocny climber. Zbliżamy się do końca serii. Możesz przyspieszyć. Zwiększyć sobie intensywność. A brzuch maksymalnie cały czas napięty. Korpus stabilny. Biodra w jednej linii z tyłowi. 2 sekundy. 10 sekund przerwy. Możesz w tej przerwie wykonać jogging lekki. Bardzo dobrze. Już za chwilę druga strona na brzuch. Przechodzimy na plecy. I druga noga. Jak najwyżej się podnosimy. Właśnie o to chodzi. Wysoko, mocno. Brodę prowadzimy cały czas w sufit. Oddychamy głęboko i maksymalnie skupiamy się na mięśniach brzucha. 15 sekund do końca. I wysoko. Bardzo dobrze ci idzie. Oddychaj w całości łopatki. Broda w sufit. Jeszcze kilka powtórzeń. Już tylko climber zostanie. I zaczynamy. Climber, ostatnia seria. 20 sekund. Przyspiesz teraz. Dociśnij mocniej kolana. Napnij maksymalnie brzuch. Oddychaj głęboko. Łokcie lekko ugięte. Świetnie. Ostatnie 6 sekund. Biodra w jednej linii z tłowiem. 2. Poszło ci bardzo dobrze. Dziękuję ci za wspólny trening.